Cześć kochani, witajcie dzisiaj na moim kanale i słuchajcie, jak możecie zauważyć, jestem bez makijażu, jeszcze mam troszkę podkładu na swojej twarzy i zaraz pomalujemy się razem, troszkę sobie pogadamy i spędzicie ten fajny dzień razem ze mną. Jest przepiękna pogoda, co jest na maksa dziwne, bo jest już wrzesień. Jak dobrze wiemy, kiedy był sierpień, ta pogoda bywała różna. A proszę bardzo, początek września i tak naprawdę czuję się, jakby był początek lata, bo jest bardzo parno. Pomyślicie sobie, dawno nie było daily vloga. Ostatnio były filmy tematyczne, byłam bardzo ciekawa, jak one Wam przypadną do gustu. I wiem, że jest część zwolenników takich filmów typu hole zakupowe, typu Zara Mierzymy na przykład, czy też makijaże. Nigdy wcześniej nie było takich filmów na kanale, także jeśli będziecie chcieli, to będę mogła je przeplatać właśnie między tymi daily vlogami. Napiję się troszkę wody, słuchajcie. Pamiętajcie o piciu wody. Jest to jeden z moich nawyków, który już bardzo, bardzo długo praktykuję. Jestem ciekawa, jakie Wy macie nawyki. Moim jednym ulubionym jest właśnie picie wody. Ja tak naprawdę od dziecka byłam uczona, że woda to jest tak jakby ten smaczny napój, który powinno się pić od dziecka, bo też znam takie osoby i pamiętam, że miałam takie osoby nawet w klasie, które nie lubiły wody, nie lubiły tego smaku, tylko na przykład piły zawsze soki słodkie, co nie jest zazwyczaj dobrą opcją, także tutaj pamiętajcie o piciu wody, kochani. Tak patrzę cały czas w ten podgląd i mam wrażenie, że jestem lekko zaczerwieniona. Może zapytacie się dlaczego? Słuchajcie, wczoraj byłam na solarium, też często mnie pytacie, o Jezu, jaką masz piękną karnację, co ty takiego robisz? I nie będę Wam tutaj ściemiać, że ja po prostu mam z natury taką karnację. Bardzo lubię takie opalone ciała, strasznie mi się podoba ten efekt muśnięty słońcem. Wiem, że solarium jest niezdrowe, dlatego nie chcę tego tutaj promować. Każdy tak naprawdę bierze odpowiedzialność za swoje życie, więc ja, kochani, Wam nie polecam. Natomiast ja raz na jakiś czas właśnie lubię się tak opalić, tym bardziej, że ostatnio zaczęłam wprowadzać na mój Instagram rolki dla Was, Get Ready With Me, i wiem, że bardzo Wam się spodobał ten pomysł. Również zaczęłam działać na TikToku, tutaj Wam się pojawi nazwa mojego TikToka i tam również wstawiam moje codzienne stylizacje. Widzę, że naprawdę Wam się to podoba, także bardzo mnie to cieszy. Dajcie znać, czy w ogóle znajdujecie się na platformie TikTok. Dla mnie jest to nowa apka. I słuchajcie, szczerze Wam powiem, że na początku nie potrafiłam się w niej znaleźć. Dla mnie to było na początku takie dziwne, czy ja się w ogóle odnajdę na tej platformie. Jest ona teraz na maksa popularna, a więc wiem, że trochę moich obserwatorów też tam jest, też śledzi te wszystkie trendy, dlatego stwierdziłam, że kurczę, no spróbuję i zobaczymy, jak się odnajdę na tej aplikacji. Też dużo mi pytań zadajecie. Może ja się zacznę w końcu malować, bo słuchajcie, tak się rozgadam, że zapomniałam makijażu. Także mam gąbeczkę. Nakładam podkład. Teraz jestem ciekawa, czy ten podkład, który ja mam, ten odcień, w sumie to ja mieszam dwa, czy będzie dla mnie dobry, bo widzicie, jestem taka czerwona strasznie po tym solarium, ja nie wiem. Też ostatnio tyle krostek mi wyskoczyło niefajnych, powiem Wam, że jestem z tego powodu strasznie smutna, ale wydaje mi się, że jest to spowodowane przez stres, który ostatnio miewam. Nie jest to coś też negatywnego, żebyście nie odbierali, że się stresuję, bo przez negatywną sytuację, tylko po prostu ostatnio tyle się mnie dzieje poza kamerą i wiele rzeczy planuję, których Wy nie widzicie, że po prostu działa to na mnie nieco stresująco, bo czuję troszkę presję czasu, ale może wszystkiego się dowiecie, na pewno opowiem Wam o mojej aktualizacji życia, bo dużo pytań zadajecie, co dalej Julia, co planujesz i tak dalej, jesteście bardzo ciekawi, oczywiście Was nie zostawiam, nie planuję tego, cały czas będę dla Was nagrywała i mam nadzieję, że będziecie w tym wszystkim razem ze mną. Zapomniałam wziąć lusterka do malowania i patrzę teraz podgląd, ale idę już po lusterko. Nie ma to jak brać się za makijaż bez lusterka. Super. Pozwólcie, że będę czasami patrzyła się w bok, bo po prostu mam tutaj lusterko. Co się dzieje u mnie w życiu, bo tego jesteście na ten moment najbardziej ciekawi. Nie wiem, czy poznajcie ten pokój. Zobaczcie, jaki mam gamerski fotel. Bardzo taki modowy, proszę bardzo. To jest fotel Jacka, oczywiście jeszcze znajduje się w domu mojej siostry i mojego szwagra. Oczywiście zostałam zhejtowana, bo jak to Julia, ty możesz mieszkać u siostry? I w ogóle wiedziałam, że na pewno będą takie komentarze, że wiele osobom się to nie spodoba, czy wykorzystają sytuację, by po prostu negatywnie skomentować i o, i co, teraz u siostry jesteś? Ludzie lubią czasami dogryzać. Ja oczywiście się tym nie przejmuję, bo dla mnie jest to super, że mogę być w tym momencie razem z nimi. Bardzo się cieszę, bo to jest mój czas, w którym ja mam mnóstwo pomysłów na siebie, wiele refleksji, wiele rzeczy, które za niedługo już się u mnie w życiu zmieni. I naprawdę powiem Wam, że tak prywatnie jestem na maksa szczęśliwa z racji tego, co się u mnie aktualnie dzieje. Kilka dni wiem, że nie było tego daily vloga, nawet długo, bo w sumie od ostatniego filmu minęło kilka dni, a to nie był vlog, tylko to był
zaramierzymy, z tego co pamiętam, to naprawdę poza tym, kiedy wyciągam kamerę, dużo się działo, dlatego też filmu nie było. Czeka mnie pakowanie, słuchajcie, bo za niedługo już nie będę tutaj. Też o to często pytacie, ile ty zamierzasz tam siedzieć? Och, ten biedny szwagier. Słuchajcie, no nie jest biedny. Bardzo im dziękuję w ogóle za to, że mogę tutaj razem z nimi być. Ja wiem, że oni też się z tego powodu bardzo cieszą, fajnie się dogadujemy i w ogóle naprawdę jestem wdzięczna za ten czas. I wy mi piszecie to jako coś negatywnego, że jak ty możesz tutaj mieszkać, a ja obracam to właśnie w ten pozytyw, z którego jestem bardzo wdzięczna, bo są to osoby, którymi właśnie zawsze chciałam się otaczać, są to moi ludzie, których kocham i cieszę się, że możemy no po prostu chociaż na chwilę móc być razem, bo jak wiecie, jestem bardzo rodzinna, uwielbiam spędzać czas z moją rodziną, więc tym bardziej po prostu celebrujemy ten czas i cieszymy się w ogóle z każdego wspólnego wieczoru, który jest nam dany, bo już to długo nie potrwa, ale nie chcę wam też za dużo zdradzać. Przeprowadzam się, dużo, dużo zmian w ogóle nas wszystkich czeka, z czego bardzo się cieszę i właśnie to jest ta moc pozytywnego przyciągania różnych zdarzeń. Wy też, kochani, bardzo często mnie pytacie: Julia, tak często mówisz o tym przyciąganiu, o afirmacjach i pytacie się mnie, co tak naprawdę przyciągnęłam pozytywnego, że tak bardzo często o tym mówię. Wydaje mi się, że nie chcę o tym mówić tak dokładnie, bo to, co afirmowałam, to zostawiam dla siebie, ale zazwyczaj wszystko się totalnie sprawdza. Na pewno muszę wam powiedzieć, że to, ile my myśli kumulujemy w naszej głowie, to o czym my myślimy, to na pewno się zdarzy. Jeśli my myślimy negatywnie, to jest banalnie proste, słuchajcie, myślimy negatywnie, myślimy o samych takich negatywach, że to nam się nie uda, ja się tego nie podejmę, bo to na pewno nie wypali, no to słuchajcie, na bank to nie wypali. To jest banalnie proste. Jeśli człowiek jest pozytywnie nastawiony, jeśli będzie o czymś myślał, to prędzej czy później naprawdę do tego dojdzie. Tylko trzeba być w tym bardzo systematycznym, sukcesywnie do tego dążyć, a od myśli się zaczyna. I ja zawsze będę to powtarzać, że od pomysłu, od myśli, od pozytywnych takich tutaj przesłań w naszej głowie wszystko się zaczyna, a później zobaczycie, że to będzie się po prostu wam darzyło. Jestem tego naprawdę żywym przykładem, że zmiana mojego nastawienia, bo ja nie od zawsze miałam takie pozytywne nastawienie, kiedyś totalnie inaczej miałam poukładane w głowie, wiele rzeczy potrafiło mnie bardzo zamartwiać i myślałam, że wiele rzeczy po prostu nie przeskoczę, a od momentu, kiedy przestawiłam swoje myśli w głowie i takie nastawienie do życia, kiedy po prostu jestem bardzo pozytywnie nastawiona, nawet jeśli sytuacja w życiu pokazuje mi, że nie dam rady, zobaczcie, rozstałam się i tak dalej. I wiadomo, że była to sytuacja, która no nie jest pozytywna, nigdy rozstanie nie będą pozytywne. Za niedługo już przeprowadzkę, rozstanę się z moją ukochaną siostrą, będę dalej od mojej rodziny i powinnam teraz się smucić, no słuchajcie, nie wyobrażam sobie tego. Trzeba myśleć o przyszłości, o tym, co może nam się wydarzyć, a nie wracać do tego, co było. To jest w ogóle moim zdaniem taki must have, żeby myśleć o tym, co będzie, planować sobie, niż zatracać się w tych takich negatywnych myślach, które nas zatrzymują w danej chwili. Przez to, że myślimy negatywnie, nie będziemy nigdy w stanie iść do przodu. Jeśli nie zapomnimy o przeszłości, o tym, co się wydarzyło, no to ciężko będzie ruszyć, wiecie, musimy ruszyć ze zdwojoną siłą i te negatywne emocje i sytuacje, zdarzenia powinny nas umacniać jako człowieka. Więc jeśli wy jesteście w sytuacji, w której wydaje wam się, że nie macie wyjścia, że będzie wam ciężko, że może sytuacja finansowa wam na coś nie pozwala, naprawdę zacznijcie afirmować, manifestować te przepiękne rzeczy, wizualizujcie siebie już w punkcie, w którym chcecie się znaleźć. Naprawdę, niby głupie, niby takie błahe, że co ona gada, zobaczycie, że to totalnie odmieni wasze życie. Jeśli wstaniecie prawą nogą, to zobaczcie, od razu dzień będzie piękniejszy. Jak wstaniecie lewą nogą, pomyślicie już o pierwszej negatywnej sytuacji, o Boże, jaki ciężki dzień, mam na siłę do pracy. Możecie inaczej o tym pomyśleć. Wstaję prawą nogą, mam na siłę do pracy, jest przepiękny dzień, jest słońce za oknem, słuchajcie, i idę tam, żeby zarobić pieniądze, które są tego warte. Zarobię na rodzinkę, na fajne wakacje, wiecie, obrazić to zupełnie inaczej. Trzymam za was, słuchajcie, wszystkich kciuki. Tak jak wy, tak ja jestem również człowiekiem, który ma przeróżne problemy, różne sytuacje w życiu i tak jak wy też się smucę, natomiast wydaje mi się, że te vlogi, które wy chcecie oglądać, bo na pewno chcecie, to nie przychodzicie tutaj po to, żeby się smucić, zamartwiać, tylko ja jestem od tego, żeby was motywować, pocieszać i pamiętajcie, że z każdej sytuacji tak naprawdę jest wyjście. Jeśli wy jesteście w dołku, to trzymam po prostu za was mocno kciuki, a jeśli biorę w końcu za makijaż, bo widzicie, rozgadałam się i znowu
wszystko się mi tutaj przedłuża, jakiś rozgadam, naprawdę potrafię być niezłą gadułą. Ale no cóż, taka już jestem, jeszcze spodnie od podkładu ubrudziłam, no cóż, nie można się przejmować. Pozytywne myślenie, słuchajcie, pozytywne. Jeszcze słuchajcie, wracając do nawyków, od których zaczęłam, o moim piciu wody, no to jest ogólnie bardzo fajny nawyk. Polecam go wdrożyć w życie, jeśli nie lubicie wody, to po prostu może urozmaicajcie ją sobie jakąś cytrynką, miętą. Mięta jest bardzo dobra, też bardzo zdrowa, cytryna również. Kolejnym nawykiem, bardzo pozytywnym myślę, którego kiedyś nie miałam i powiem wam, że przez to mam wrażenie, że może też mój dzień był dlatego taki rozwalony, na pewno systematyczna godzina pobudki. Ja codziennie wstaję, słuchajcie, o 8 z budzikiem, bo samej, chociaż powiem wam, że czasami zdarza się, że już mój organizm przez rok czasu, bo ten nawyk już mam od roku czasu, wstaję codziennie o 8 i założyłam ostatnio dopiero, że mój organizm sam już wie, że będzie pobudka i często mam tak, że budzę się przed tym budzikiem, co jest dla mnie wow, bo kiedyś byłam totalnym śpiochem, potrafiłam spać w weekendy wolne od szkoły do 10, do 11, a czasami do 12. Pamiętam, że moja siostra do mnie dzwoniła, jeszcze wtedy mieszkała w Anglii. No co tam? I już zrobiłam to, to, to i tamto. No ja dopiero wstałam. I to dzięki niej, słuchajcie, nabrałam tego nawyku, bo kiedyś go nie miałam, a zobaczyłam, jak na maksa to zmieniło moje życie. Przede wszystkim to, ile ja rzeczy do tej 12 już zdążę zrobić od 8. Więc naprawdę to jest kupa czasu, jest to pół dnia. Z racji tego, że wstaję wcześnie, nawet w dni wolne, kiedy nie mam nic do roboty, bo zaraz mi zarzucicie, że ludzie do pracy to wstają nawet na 5, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast w moim trybie życia mogłabym sobie nawet pozwolić na to, żeby wstawać o tej 10, a nie chcę, bo to by mnie na pewno rozleniwiło. Trzeba wstawać wcześniej, dzień jest dłuższy, możemy więcej rzeczy zrobić i ten tryb zdecydowanie bardziej mi odpowiada. Kolejnym nawykiem, które wprowadziłam, suplementację. Słuchajcie, nawet nie wiecie, jaka ona jest istotna. Jest na maksa ważna. Biorę swoje najfajniejsze tabletki, które lubię. Już kiedyś wam pokazywałam je na Instagramie. Suplement, który stosujesz kilka lat, jest to Falvit dla kobiet. Uwielbiam te suplementy, są genialne. Mają w sobie też biotynkę, no wszystkie witaminy, które są potrzebne dla kobiecego organizmu. Na pewno w momencie, kiedy nie ma już lata, słonko nie świeci, to witamina D jest naprawdę na maksa istotna. Między innymi też kwas hialuronowy, kolagen 2 razy dziennie, biotynkę na włosy też osobno, na skórę i paznokcie, żelazo. Ja bardzo dużo piję kawy, a kawa wypukuje to żelazo, więc muszę dbać o to, żeby mi go nie zabrakło. Tym bardziej kiedyś wam wspominałam, że ja chorowałam w ogóle na anemię i na co dzień generalnie jestem bardzo osłabiona, więc ta suplementacja jest dla mnie naprawdę istotna. Dużo, słuchajcie, zmian za niedługo. Tak przeskakuję z tematu na temat. Nie wiem, czy dzisiaj nie wybiorę się po jakieś kartony, bo kartony, w których się przeprowadzałam z Warszawy, już są w stanie krytycznym i dlatego tak sukcesywnie starałam się robić wyprzedaże na Vinted. I dziękuję wam, moje kochane obserwatorki, że tak wszystko ode mnie kupujecie, naprawdę to jest sekunda po prostu. I nawet ja się z wami interaguję, nie mam problemu akurat, ja naprawdę chcę się pozbyć tych rzeczy, bo mam ich za dużo, są to rzeczy, które już są totalnie mi niepotrzebne. I człowiek będzie tak sobie zdaje sprawę, że wydaje bezsensownie pieniądze na te ubrania i teraz zdecydowanie będę stawiała na jakość tych ubrań niż na ilość, bo teraz widzę, że gust się bardzo szybko zmienia, już po roku czasu mi się pewne rzeczy nie podobają, także chcę to wszystko posprzedawać, żeby jednak nie brać tego wszystkiego w kolejne miejsce ze sobą, bo naprawdę mam z kilka tych kartonów i to takich sporych. Ubrań, samych ubrań. Teraz czas na lokowanie. Słuchajcie, zaraz będzie czas na obiad i tutaj mam przepyszny makaron, który sobie zjem. Kocham mój catering, Catering Your Kitchen. Oczywiście mam kod rabatowy na niego, to już jest niezmiennie stały kod dla moich obserwatorów. Już z tym cateringiem bardzo, bardzo długo współpracuję i powiem wam, że naprawdę bardzo mi posiłki smakują, ale to już dobrze wiecie i również wiecie, że jest aplikacja, w której możecie wybierać sobie posiłki, takie, które po prostu bardziej lubicie, kaloryczność, macie przeróżne diety do wyboru, także ja wam tutaj podaję link, wszystkie linki w opisie razem z kodem rabatowym, kod się tutaj również wam wyświetli, z kodem Julia10 otrzymacie -10% na zamówienie cateringu. Ja mam dietę akurat standardową, a tutaj mamy przekąskę, biszkoptowy deser, słuchajcie, z czekoladowym skrem i z nutą pomarańczy. Otwieram i sobie razem go zjemy, bo go jeszcze nie było, takie a la tiramisu, mniam. Przepyszne, nie mam pytań, musicie spróbować ten catering, kochani, bo jest wyśmienity i naprawdę nie czuję się, jakbym była na jakiejś diecie, bo te posiłki naprawdę są przepyszne, dostarczają nam wszystkie składniki, które potrzebujemy. No miam.
Kochani, ja generalnie jestem ogromną zwolenniczką cateringów. Jak dobrze wiecie, już kilka miesięcy współpracuję z cateringiem i naprawdę dobrze mi się z nim żyje. Zobaczcie, tyle miesięcy, a catering kompletnie się nie znudził. Dzięki temu, że jest bardzo duża gama różnych potraw. Naprawdę, codziennie jest co innego. Poza tym posiłki możemy sobie dobierać. Jeśli ktoś nie lubi ryby, to tej ryby nie musi brać. Ktoś woli mięsko, to proszę bardzo, jest mięsko. Bardzo apetycznie posiłki wyglądają, co dla mnie jest oczywiście ważne. Warzywa są bardzo świeże. Nigdy nie trafiło mi się coś, co mogłoby być nieświeże, czy po czym czułam się po prostu źle. Nie było takiej sytuacji, także mogę z ręką na sercu wam przysiąc, że catering jest bardzo smaczny. I wątpię, że się zawiedziecie, nie pożałujecie, spróbujcie, możecie również wziąć taką próbę testową na kilka dni, żeby się przekonać, czy po prostu catering wam przypadnie do waszych kubków smakowych. No i pamiętajcie oczywiście przy zamówieniu o moim kodzie rabatowym. Spójrzcie tylko, jaka jest rzeczywistość, to jest tylko część kartonów. Już nie będę wam wszystkiego pokazywała, bo naprawdę tych rzeczy jest mnóstwo i próbowałam sobie to jakoś podzielić na kategorie i z tego jeszcze chcę i tak trochę rzeczy wystawić, bo jest tego masa. Tutaj również sobie podzieliłam dla was karton, który rzeczy jeszcze muszę wystawić na Vinted. Tutaj te są już wystawione, czekają też na wysyłkę, a te rzeczy jeszcze muszę na pewno dla was wystawić. Naprawdę tonę w tych kartonach i niestety nie wyglądają już dobrze, dlatego dzisiaj się wybierzemy do Obi po kartony. A ja podczas sortowania tego wszystkiego też trzeba zaznaczyć, że trochę rzeczy oddałam moim dziewczynom, mojej Klaudii. To proszę bardzo, kawka w kubku świątecznym. Czy może być lepiej? Nie sądzę. Ja nie wiem, kochani, kiedy ja tyle rzeczy nazbierałam. Po prostu nie jestem w stanie wam powiedzieć, kiedy ja te rzeczy nazbierałam. Nie chcę mi się o tym myśleć. No i cóż, sprzedaję wam to na Vinted. Trochę już oddałam tych rzeczy, bo mamy z Klaudią bardzo podobne figury i rozmiary na nas pasują. Nie wezmę tego wszystkiego ze sobą. Poza tym, tak jak wam mówiłam, teraz chcę stawiać na jakość ubrań, a nie na ilość. Opływam w tych kartonach naprawdę, więc mam nadzieję, że w przeciągu kilku dni się ze wszystkim wyrobię. Taki jest plan, trzymajcie kciuki. Przeprowadzki zazwyczaj są męczące, jest mnóstwo rzeczy do ogarnięcia, ale wierzę, że dam radę. W ogóle tak spojrzałam na przepiękną pogodę za oknem i przypomniało mi się, że zapomniałam wam powiedzieć o moim najistotniejszym nawyku, który już mam w sobie bardzo długo zakorzeniony, czyli robienie kroków codziennych. I na pewno jeśli śledzicie mnie na Instagramie, to widzicie, że ja systematycznie wykonuję te kroki. Nie zawsze wam to relacjonuję, bo czasami zapominam, natomiast moim celem jest robienie 20 tysięcy kroków dziennie. Jest to naprawdę bardzo dużo, chyba się spala przez 20 tysięcy kroków 1000 kalorii. Jeśli się pomyliłam, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że tak właśnie to wychodzi. I teraz tak patrzę na tą przepiękną pogodę i chyba dzisiaj zrobimy sobie takie kroki, tak mi się wydaje, bo szkoda tracić dnia, można się zawsze poruszać, czy pójść pobiegać. Ja uwielbiam takie aktywności fizyczne, sprawia mi to ogromną radość i wiem, że robię coś dla swojego ciała, także jeśli nie wykonujecie kroków, czy nawet nie lubicie po prostu biegać, to powiem wam, że takie sukcesywne wykonywanie kroków naprawdę może zdziałać cuda. I takie jest to fajne dla naszego organizmu. Poza tym wdychamy świeże powietrze, a póki jest jeszcze ta piękna pogoda u nas w Polsce, to musimy ją wykorzystać. Słuchajcie, wyszłam z domu i zobaczcie, jaka jest przepiękna pogoda. No jestem zakochana. Po prostu czuję się, jakby był początek lata. Jest cudownie. Aż chyba za grubo się ubrałam na tą pogodę. Ale idziemy. Całe szczęście do Obi mamy blisko, także kupimy kartonę i będzie z głowy. Zabieram was ze sobą. From far away she looks so good. Grew up in the same neighborhood. And that's how the rub salt in the wound. Słuchajcie, przyszłam do Obi i chyba postawię na te kartony do 30 kilo. Nie wiem, ile ich wezmę. Może na razie wezmę z 4, a później najwyżej jeszcze przyjdę, żebym to wszystko udźwignęła. Powiem wam tak szczerze, że nie mogę się już doczekać momentu, w którym będę sama projektowała swój dom i będę przychodziła do takich sklepów i będę wybierała dodatki i w ogóle mega fajnie. Biorę kartony, słuchajcie, i wracam do domu i pakuję to, co jest mi najbardziej potrzebne. Segreguję i czeka mnie dzisiaj dużo pakowania. That I'm not who I used to be. Pięknotę tu mamy. Zoe, jeszcze cię na vlogu nie było, tak?
Piękno, co ty moja, ciocia się wyprowadza za niedługo, wiesz? Będę tęsknić. Kartony, ale tych kartonów, moja kochana, nie będziesz gryzła, co? O ja, przypomniało mi się, kochani, co Zoe się nauczyła. Chyba zaraz widzą, trzeba pokazać. Siad! Zoe, siad! Łapkę daj. Tak, buźki. Najzdolniejszy piesek, taki zdolny, tak? Powiedz, pancia, teraz chcę przysmaka. Łapka. Tak, brawo. Brawo, przysmaczek, tak? Proszę. Proszę bardzo. Tadam, kochani, mnie się tutaj nie spodziewaliście. Zaczynamy się pakować. I zaczynamy chyba z tego ogromniastego kartonu. Pierwszy karton z jakimiś grubszymi rzeczami, chociaż widzę, że też są nie same grube, ale jakieś też sweterki tutaj mam. Muszę to wszystko posegregować. Masakra, jest bardzo dużo tych ciuchów, ale najpierw chciałam zapakować właśnie do tego największego kartonu kurtki grube na zimę, płaszcze, takie rzeczy, które na ten moment mi się nie przydadzą i będę mogła spokojnie już ten karton cały zakleić. Taki jest plan. Tutaj właśnie mam jakieś futra, płaszcze jesienne, kolejny płaszcz jesienny. O właśnie, ten w zeszłym roku kupiłam taki skórzany płaszcz z Zary, jest przepiękny. Zaczynam dosyć wcześnie, słuchajcie, z tym pakowaniem, bo wiem, że dużo czasu będę musiała na to wszystko poświęcić, zanim ja też rzeczy niektóre posprzedaję i które tak sobie posegreguję, które faktycznie zostawiam. Dlatego tą przeprowadzkę zaczynam nieco wcześniej, tak aby więcej czasu miała. Czy ja ten sweter chcę? Mogę chcieć. Na zimowe wieczorki też się przyda. Tutaj, kochani, mam cały karton rzeczy od marek, które dostałam jako prezenty, czy ogólnie jako produkty do reklamy i zobaczcie, tyle mi aż zostało. Tutaj sobie również kupiłam taki mniejszy karton w Obi, właśnie typowo, żebym wiedziała, że w tym mniejszym kartonie znajdują się kosmetyki, wszystkie nowiutkie, które będę miała do użytku. Ten karton już jest straszny po wcześniejszej przeprowadzce z Warszawy, dlatego kupiłam nowy i będę miała kosmetyki. Zobaczcie, jak tego dużo. Zobaczcie tylko na ten zapas perfum od Made in Lab. Proszę bardzo. Jakieś odżywki do włosów, słuchajcie. Tutaj również dostałam maskę w prezencie od Hollywood Hair. Jezu, kochani, ten peeling to kocham. Uwielbiam się peelingować. On ma jeszcze przepiękny zapach od Celublu. Fajnie, że jeszcze miałam takie zapasy, bo już myślałam, że mi się wszystko pokończyło. Kochani, troszkę pakowania za mną i powiem wam, że jestem już dosyć zdrana tym dniem. Ciąg dalszy pakowania przede mną. I co? Już nie będę wam przedłużała, już poza kamerami będę się dalej pakowała. Muszę sobie wszystko dokładnie posegregować, tak abym wiedziała, co na pewno chcę przetransportować. Kochani, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że będziecie w tym całym procesie razem ze mną i będziecie tworzyć razem ze mną ten kanał. Dajcie subskrypcję, będzie mi bardzo miło, jeśli chcecie ze mną zostać już na troszkę dłużej. Komentarz oczywiście, łapkę w górę i będzie mi bardzo miło. Całuję was mocno. Dziękuję oczywiście, że jesteście i do następnego vloga. Buziaki. Mwah! Pa, pa.